Przy ulicy Pułaskiego, na terenie dawnej jednostki wojskowej, od kilkunastu miesięcy trwają prace mające na celu nie tylko przywrócenie świetności, ale i dostosowanie jednego z budynków pokoszarowych do potrzeb przyszłych mieszkańców. Będą nimi osoby w podeszłym wieku i somatycznie chore. Firmowany przez Caritas Diecezji Ełckiej Dom Pomocy Społecznej już funkcjonuje w Ełku. I widzimy, że potrzeby coraz bardziej rosną, bo myśleliśmy na początku, kiedy tworząc w Ełku pierwszą placówkę na 25 osób, poszerzaliśmy i dzisiaj doszliśmy do pułapu już 100 miejsc. Suwałki są większym miastem niż Ełk, czyli wiemy, że są większe potrzeby. W DPS prowadzonym przez ełcki Caritas funkcjonuje podwójny model opieki. Jeden model to jest taki, który jest sprawdzony wszędzie, Dom Pomocy Społecznej, że nasi mieszkańcy korzystają z całodobowej opieki, gdzie mają problemy już i ruchowe, i troszeczkę mentalne. Natomiast drugi model to są mieszkania treningowe. Mieszkania treningowe polegają na tym, że można sobie wykupić miejsce za jakąś tam część wartości. To nie są ceny rynkowe, natomiast nie posiadamy prawa własności, tylko prawo do zgodnego zaopiekowania się. Ja widziałem taki model w Baltimore w Ameryce i w Heidelbergu w Niemczech. Połączyliśmy z tych dwóch miejsc to, co najlepsze i stworzyliśmy w Ełku. W Ełku ten model już funkcjonuje. Chcemy przenieść też to na grunt suwalski, żebyśmy mogli też i suwalczanom też zaproponować, żebyśmy nie myśleli tylko, że Dom Pomocy Społecznej to jest tylko dla tych, którzy już wybiegają z obiegu społeczeństwa i albo rodziny sobie nie radzą, ale żeby ten dom był przede wszystkim dla ludzi, którzy postanawiają w pewnym momencie swojego życia, kiedy przychodzi jesień, że przychodzę tutaj, chcę być już pośród ludzi i tych, którzy podobnie myślą, i tych, którzy może czasami nie mają do kogo się odezwać. Zamiast samotnie mieszkać w bloku, to możemy tutaj. Co więcej, taki model domu jest bardzo ważny, dlatego że mamy na miejscu możliwość korzystania z pomocy medycznej, pielęgniarskiej, rehabilitacji, masaży, terapii zajęciowej. To wszystko się dzieje w tym jednym miejscu. Ta formuła znajdzie zastosowanie również w Suwałkach. Planowane jest tu utworzenie 18 mieszkań, ale prócz lokali treningowych znajdą się tutaj pokoje dla 60 podopiecznych. Jak informuje ksiądz Dariusz Kruczyński, w mieszkaniach treningowych będą mogły zamieszkać wyłącznie osoby, które ukończyły 65 rok życia. Przewidziane jest również, by w lokalach treningowych mogły zamieszkać małżeństwa. Model jest taki, żeby stworzyć pewną atmosferę, pewien klimat, bo trudno mówić, żeby ktoś, kto ma 40 lat, mieszkał pośród tego, który ma 70. Jeżeli decyduje się na taką formę zamieszkania, to muszę mieć świadomość, że po lewej i po prawej stronie mieszkają sąsiedzi o podobnym wieku czy o podobnym myśleniu, tak jak ja, żebyśmy mieli spokój i ciszę dla siebie. Powstający dom to ogromna inwestycja. Gdyby to była budowa, to myślę, że już byśmy byli na ukończeniu. Z drugiej strony budowa zawsze jest tańsza, aniżeli remont starych nieruchomości. Ten budynek wpisuje się w cały krajobraz Suwałk i to trzeba tak spojrzeć. Jest to jeden chyba z ostatnich budynków na tym osiedlu, który rewitalizujemy go, bo tak trzeba określić. Oczywiście dzisiaj przeszkodą dla nas są środki finansowe, bo wszystko idzie tak mocno do góry. Pozyskaliśmy część finansów, myśleliśmy, że w tym się zamkniemy. Dzisiaj prawie o 100% poszło wszystko do góry i to też dla nas jest jedną trudnością, ale idziemy do przodu, chcemy właśnie, żeby ten budynek w 2023 roku w połowie został oddany do użytku i żeby tutaj zamieszkali pierwsi mieszkańcy. Zarówno ksiądz Kruczyński, jak i suwalski koordynator projektu, ksiądz Lech Łuba, zapewniają, że dołożą wszelkich starań, by ten termin został dotrzymany. W dużej mierze zależy to od posiadanych środków finansowych. Na dziś brakuje 3 milionów złotych. Inicjatywę ełckiego Caritasu może wesprzeć każdy. Darowizny na rzecz domu można wpłacać na specjalne konto utworzone przez diecezjalny Caritas. Jeżdżę wszędzie, szukam. Będziemy zwracać się też i do premiera i do wszystkich innych możliwych instytucji, żebyśmy mogli to zrobić. Ale też zachęcamy do indywidualnych darczyńców, jeżeli ktoś chce włączyć się w to dzieło. Co więcej, ten dom będzie miał też piękną taką ścianę upamiętniającą ludzi dobrego serca. Jeżeli ktoś chce włączyć się, a chce, żeby to dla potomnych zostało, to zachęcamy, by to nazwisko, czy może firma,
na tej ścianie pamiątkowej jako zasłużonego suwalczanina tego dobrego dzieła, bo sami widzimy dzisiaj, że nie jesteśmy całe życie koziołkami młodymi, ale jesteśmy ludźmi, którzy mają pewien etap produktywny, potem przychodzi jesień życia i stajemy przed taką rzeczywistością, co dobrego zostawiłem, co dobrego zrobiłem albo co po mnie zostanie.